Szczęść Boże, umiłowani w Chrystusie Panu, kochani. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Pozdrawiam Was gorąco. Ściskam każdego z Was, każdą z Was osobna. I chciałbym Was zaprosić na krótką refleksję. Dzisiaj, kochani, tak na modlitwie miałem takie przekonanie, że ostatni będą pierwszymi. Te słowa tak zabrzęczały w moim sercu. Zadźwięczały tak mocno. Podziękowałem Bogu za to, że ci wszyscy może zapomnieni, którzy gdzieś tam są odrzuceni, o których świat zapomniał, wejdą może pierwsi do Królestwa Bożego, będą mieli zaszczytne miejsca, daj Boże. Kocham takich ludzi, kocham z nimi przebywać. Sami wiecie, że dobrze jest przebywać z ludźmi prostymi, którzy nie noszą żadnych masek. Dobra, jedziemy, kochani. Dlaczego, kochani, ostatni będą pierwszymi, ale też ostatni tacy, którzy gdzieś tam się pogubili w życiu i walczą może z Kościołem nawet, zobaczcie. I chciałbym Ci to powiedzieć, bo Pan Jezus mówi, że ostatni będą pierwszymi. Czyli to też tacy mogą być, którzy gdzieś są naprawdę już tak daleko od Kościoła, że jakby może są ostatni już, nie? W kolejce do nieba, nie? Ale to może oni będą pierwsi, ci, którzy zaciekle walczą z Kościołem, bo Pan Jezus mówi, że ostatni będą pierwszymi. I o co tu chodzi? Patrzcie, zobaczcie. Chcę się podzielić z Wami z Słowem Bożym, z listu świętego Pawła do Galatów. I tu napisane było tak. Docierała do nich jedynie wieść. Dwukropek. Ten, co dawniej nas prześladował, teraz jako dobrą nowinę głosi wiarę, którą on dziś usiłował wytępić. To jest nieprawdopodobne, kochani, zobaczcie, że ostatni będą pierwszymi. To jest piękne, Słowo Boże ma moc. Zobaczcie, no, ten, który chciał wytępić wiarę, teraz głosi każdemu dobrą nowinę i został apostołem narodów. Święty apostoł, kochani, z mocą Bożą głosił słowo, bez względu na wszystko, nie zaparł się Chrystusa. A dzisiaj nie, ci tacy, załóżmy, ludzie, księża nawet, nie, że gdzieś tam młodzi tacy, nie, że gdzieś, idziemy do Jezusa, wszystko dla Jezusa, tacy nieopierzeni jeszcze, nie, że wszystko, nie, dawaj, akcja jakaś, nie, dla Jezusa, nie, a gdzie przychodzi jakieś cierpienie, to nie, o Panie, wszyscy chcą tak, wiesz, wszystko takie wow, nie, żeby było tylko fajnie z Chrystusem, nie, żeby tylko było taka moc, nie, moc jest, kochani, ale trzeba się nastawić psychicznie na pewne sprawy. Ja może pomogę Wam w tym, bo ja może z własnego doświadczenia powiem, jak u mnie to pracuje, jak ja się nastawiłem, na co się nastawiłem. A więc tak, zobaczcie, ja za każdym razem, oczywiście żyję w łasce uświęcającej i to jest najważniejsze, bo jeżeli człowiek nie żyje w łasce uświęcającej, a cierpi, no to już nie jest jakieś te cierpienie jakieś takie zbawienne, oczyszczające, jakieś pomocne komuś, ale jeżeli człowiek żyje w łasce uświęcającej, czyli z przyjaźni z Bogiem, po spowiedzi, wyspowiadał się szczerze, regularnie trwa gdzieś tam, stara się gdzieś badać swoje sumienie i regularnie korzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Ma to więź, przyjaźń z Bogiem. Jeżeli wtedy coś Bóg dopuszcza, to ja, kochani, to dziękuję Bogu, bo nauczyłem się tak, jak się nakręciłem się, tak w sercu, tak zrozumiałem pewne sprawy, że z księgi Hioba, zobaczcie, zawsze myślę sobie, że to może diabeł poszedł przed tron Boga i powiedział, dobra, ten żak Cię uwielbia, jak wszystko idzie dobrze. Ten żak tak Cię kocha, jak wszystko idzie dobrze. Ale daj dla mnie jego podoświadczać, a zobaczysz, że będzie Ci złorzeczył. Ja zawsze, kochani, myślę sobie, a Ty, diable przeklęty, Ty chcesz mnie teraz odwieść od Boga, żebym ja w doświadczeniu jakby zwątpił w obecność Boga? O nie, mówię, takie, nie? I mówi, specjalnie po złości mówię, nie, bądź uwielbiony Jezu, uwielbiam Go w tym cierpieniu Boga, nie? Uwielbiam, rozumiecie? Czyli ja sobie tak się nastawiłem w sercu i psychicznie, i duchowo, i całym jestestwem, że jeżeli przychodzi na mnie doświadczenie jakieś, to ja robię na złość dla diabła, dla demonów, rozumiecie? Że ja uwielbiam Boga w tym doświadczeniu. Bo czasami naprawdę, uwierzcie mi, nie czuję Boga, czuję, że moje modlitwy jakieś są niemiłe Bogu, że ja coś narobiłem złego, ale wiem, że to może być pokusa, wiem, że to może być pokusa demoniczna jakaś. Bo kochani, Bóg zawsze jest z nami. Bóg jest zawsze z nami i On podsyła różne, wszelkiego rodzaju myśli dla mnie, nie? Żeby zostawić coś tam, żeby się nie modlić, żeby tamto, żeby tam
I zobaczcie, kochani, też jeszcze, bo ja ostatnimi czasy, kochani, naprawdę bardzo dużo, nigdy tak się dużo nie modliłem za ludzi. Jakoś tam mi tak, Matka Boża, tu w Medjugorje, gdzie obecnie jestem, jakoś tak pociąga mnie, żeby modlić się też za ludzi. I też dużo piszecie do mnie, że prosicie mnie o modlitwę. I takie słowa mi się przypomniały właśnie. I szatan mnie mówi, żeby się nie modlić, módlcie tylko za siebie, nie? Takie, no jak można się modlić tylko za siebie? Takim być takim egoistą? No ja tak nie mogę, nie wiem. I kochani, jeszcze drugie jakieś takie słowo mi się tutaj przypomniało, czytając Pismo Święte. Zobaczcie. Święty Paweł pisze tak. W liście do Kolosan, drugi rozdział. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o was. O tych, którzy są w Laodycei. I o tych wszystkich, którzy nie widzieli mnie osobiście. Aby ich serca doznały pokrzepienia. Aby przez miłość wyuczeni osiągnęli pełnię zrozumienia w całym jego bogactwie i głębsze poznanie tajemnicy Boga Chrystusa. I kochani, zobaczcie, dużo się modlę i no mam jakieś ataki demoniczne, bo modlę się na przykład za tych ludzi, gdzieś tam rodziny, te matki piszą mi, żeby się pomodlić na przykład za syna, który gdzieś tam przed komputerem siedzi, albo dragi jakieś tam bierze, że uzależniony jest na przykład od alkoholu, od jakiegoś, nie? Albo mam problemy z tym i z tym, albo mam problemy z mężem, że pije, nie? Że w domu jest awantury robi, nie? I kochani, ja się staram modlić, żeby Matka Boża zainterweniowała, żeby te serca przemieniła, przyszła, żeby wyrwała ich z siedmiu demonów, nie? Z tych nałogów. I kochani, czasami mam takie pokusy, że mi tak się chce napić alkoholu, mi się wydaje, że te demony są rozwścieczone, nie? Bo jeżeli człowiek się modli, to musi mieć świadomość tego, że te demony będą też do niego przychodziły. Żeby tylko ten człowiek się nie modlił za tych ludzi, którzy są zniewoleni. Rozumiecie, o co chodzi? I znowu słowo jest następne, patrzcie. Święty Paweł pisze tak. Otwarła mi się bowiem wielka i obiecująca brama, a przeciwnicy są liczni. Zobaczcie, kochani, nie? I Paweł jest świadomy tego, nie? Że otwarła się brama, ale przeciwnicy atakują, rozumiecie, o co chodzi? I zobaczcie, niektórzy ludzie, którzy na przykład księża, jacyś, nie, ciągle tam gdzieś wow, nie, tacy, jak ja to nazywam, nieopierzeni jeszcze, nie? Że wszystko wiedzą najlepiej, że oni tu, wiecie, o co chodzi. Ale przychodzi jakieś doświadczenie i oni nie wiedzą, co mają zrobić. Dlatego może, kochana siostro, kochany bracie, powinieneś jakby zrozumieć, że to może szatan przychodzi do Boga i prosi o jakąś tam władzę nad tobą, żeby cię jakby doświadczyć i sprawdzić, czy ty będziesz wierny. Pamiętaj, że Bóg nad wszystkim ma kontrolę. Jeśli nawet coś tam dostajesz, jeśli nawet demon coś chce cię pokusić, to tak Bóg musi wyrazić na to zgodę. Także tak czy siak, wszystko jest dobre, tak naprawdę. Jeżeli człowiek umie to jakby docenić, tak naprawdę, bo jeżeli demon przychodzi, to kochani, to też jest jakaś łaska, bo to jest ku naszemu jakimś oczyszczeniu też i ku pokrzepieniu braci, jak pisze święty Paweł. Bo modlisz się za tych ludzi, nie ustawaj, kochana siostro. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Cierpliwością i modlitwą porządkuje się wiele spraw. Miej cierpliwość, osiągniesz wszystko, jak pisała święta Teresa z Awilli. Także to jest piękne, kochani, że zawsze jak masz jakieś doświadczenie, że jesteś własny, uświęcający, kochana siostro, bracie, to przypomnij sobie historię Hioba. Wróć sobie do Pisma Świętego, przeczytaj sobie z uwagą serca księgę Hioba. Jak kazali mu ludzie złożyć Bogu. Zobaczcie, on wszystko stracił tam. Dzieci, majątek, dobrobyt. Nigdy nie złożył Bogu. Swoje życie tak przyklinał, że się urodził, że to, że już... Ale Boga nigdy nie przeklął. Nigdy, rozumiecie? Szatan poszedł przed tron Boga i powiedział, tego Hioba, taki osprawiedliwy, zobaczymy właśnie. I może to jest w twoim życiu, kochana siostro, kochany bracie, że demon przychodzi do ciebie i chce cię zwalić z nóg, z jakąś pokusą, żeby się nie modlić, żebyś dała sobie spokój, że już nie masz siły, jakąś depresję ci wpędzić, jakiś smutek, zwątpienie, jakieś lęki. Wyłącz ten telewizor, bo przez telewizor też działają demony, żeby cię osłabić. Wierzę, rozumiesz? Żeby zasieść w tobie jakiś lęk, psychozę, niezrozumienie czegoś. Ale ty stawaj na modlitwie. Ty stawaj, przejdź przez wszystko to z Matką Bożą.
zwycięsko. Jeżeli demon będzie przychodził do ciebie, kochana siostro, bracie, to uważaj to za łaskę. Ja przynajmniej, ja tak z doświadczenia ci mogę powiedzieć, jak ja to przeżywam, jak ja to robię. Doświadczam to jakby, dziękuję Bogu, że o Panie, to czyli coś jest na rzeczy, chcesz mnie jeszcze bardziej chyba uświęcić, skoro demony przychodzą, mnie chcą zwalić. Bo jakby święty Jan Wynajek powiedział, że jeżeli demony nie przychodzą do człowieka, nie chcą go skusić, to tak naprawdę już jest w szponach demonów ten człowiek. Ale jeśli przychodzą demony i chcą zwalić człowieka z nóg, żeby nie ufał Bogu, żeby nie kochał Jezusa, żeby nie kochał Matki Bożej, żeby się nie modlił na rzeźbę, żeby nie korzystał z sakramentów, no to wtedy mu się udaje dla szatana. I człowiek jak odciągany jest od sakramentów, to jest już tragedia. Jak odciągany jest od modlitwy, to jest tragedia. Bo modlitwa to jest przyjaźń, modlitwa to jest rozmowa z osobą. To jest oddawanie czci osoby. Stajesz na modlitwie i uwielbiasz tą osobę. Dziękujesz mu. Jesteś świadoma, że on jest kimś. Jest potężny. Może wszystko. Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych. Jezus mówi, ktokolwiek w imię moje będzie coś prosił, to otrzyma. To jest piękne, zobaczcie. Proście, a otrzymacie. Także kochani, naprawdę, nie martwcie się, jeżeli jesteście, żyjecie własnej święcającej i przychodzi coś na was. To dziękujcie Bogu, bo może jesteście może przeznaczeni do wielkiej świętości. Bóg, kogo kocha, Słowo Boże mówi, karci, karce i ćwiczę. W Apokalipsie to jest napisane. Bóg to mówi do każdego z nas. Kogo kocham, karcę i ćwiczę. Jeśli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swoją duszę na doświadczenia. Bądź wytrzymały w piecu utropienia, kochana siostro, bracie. Dziękuj Bogu, że dopuszcza takie coś, żeby Cię uświęcić, żeby wypróbować Twoją wierność. Dlatego ściskam Cię mocno, zostawiam Cię z tą refleksją na niedzielę. Życzę miłego, spokojnego dzionka, pełnego radości. Zawsze się radujcie, zawsze dziękujcie. I tyle, kochani. Uwielbiajcie Jezusa, dziękujcie Mu. To jest nasz Pan, dobry, kochany pasterz. Pan jest pasterzem moim, nie brak mi niczego. Dobra, kochani, trzymajcie się ciepło. Pa, pa, z Bogiem.